Impas polityczny w Wielkiej Brytanii trwa w najlepsze. Początek tego tygodnia przynosi znaczne pogorszenie się sytuacji w sprawie Brexitu, po tym jak prawdopodobnie zerwano negocjacje pomiędzy Unią Europejską oraz Wielką Brytanią właśnie w sprawie Brexitu. Unia Europejska nie jest zadowolona z propozycji, które postawił Boris Johnson. Jak twierdził on sam, było to ultimatum dla Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o rozwiązanie backstopu, czyli granicy irlandzkiej. Johnson chciał, aby tak zwane rozwiązanie backstopu miało czasowe ramy do 2020 roku, natomiast no, Unia Europejska nie chciała się na to zgodzić. Dodatkowo wskazywała na to, że nie chce, aby Irlandia Północna po 2020 roku wyszła z Unii Celnej, więc takie warunki nie były do zaakceptowania przez Wspólnotę Europejską. Wobec prawdopodobnego zakończenia negocjacji przed szczytem Unii Europejskiej w przyszłym tygodniu, brytyjski funt znacznie stracił na wartości. W przypadku pary GBP-USD obserwowaliśmy naruszenie poziomu 1,22, natomiast w przypadku GBP-PLN osiągnięto okolice poziomu 4,80. Biorąc pod uwagę znaczne zwiększenie się prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia, brytyjski funt może pozostać pod presją.